Cześć! Witamy dzisiaj w naszym nowym vlogu. Witamy Was z Grudziądza. Tak, tak. Przyjechaliśmy na krótki spacer. Myślimy, że Grudziądz spodoba się Wam. Jest kilka fajnych miejsc, które warto zobaczyć. Oczywiście, jak wiecie, jeszcze niestety jest śnieg. Nie wiem, czy płacimy wysoką cenę za to, że w grudniu było plus 15, a w marcu jest cały czas jeszcze śnieg na ulicach, na polach. Wszyscy w Polsce już czekają na wiosnę. My spróbujemy ją gdzieś tutaj znaleźć. Może przyjdzie. Może ją znajdziemy w Wiśle. Marek, jak to wygląda z opłatami? Opłaty są od poniedziałku do piątku. Dzisiaj jest sobota, więc dzisiaj nie płacimy. Aha, fajnie. Za nami, słuchajcie, rozpościera się Wisła. Grudziądz jest położony nad Wisłą. Jak sami widzicie, jest przepiękna, szeroka. Płynie pewnie do Bałtyku. No i oczywiście, jak wiem, że to jest wszystko pokryte śniegiem, ale jest tutaj piękna taka trasa na spacery. Można też przyjechać na rowerze i po prostu odpocząć nad brzegiem rzeki. Zapraszamy, jak będzie ładniejsza pogoda, bo dzisiaj to nie jest czas, żeby siedzieć na ławce, ale jest naprawdę pięknie. Z pozostałości Zamku Krzyżowskiego, ta wieża z tą taką chorągwią, to jest tam. Tam pójdziemy na spacerek, zobaczymy, jak to wszystko wygląda.
zbliżamy się do pozostałości Zamku Krzyżackiego. Jeżeli wieża będzie otwarta, to spróbujemy też tam wejść. Chyba, że nas wywieje stamtąd. Jest bezpłatny, więc idziemy zobaczyć wieżę. Wspinamy się. Na wieży widać takie malowidła, ryciny z przeszłości 1906-1920. Widok na Górę Zamkową i Wisłę, więc troszkę historii i troszkę sportu. Wejście na wieżę jest dosyć szerokie, nie czuć tego, że jest wysoka, więc można spokojnie przyjść z dziećmi, zobaczyć. Na pewno nie jest to taka wieża, wiecie, z takimi bardzo wąskimi schodkami, które się są nieoświetlone, więc naprawdę nie trzeba się bać. Tak sobie spacerujemy i wiecie co, jest nawet dosyć dużo ludzi, także turystów, myślę, tutaj też miejscowych, także pomimo pogody takiej wiecznej i zimowej, marcowej, zimowej, no trochę dużo ludzi jest jednak, mimo wszystko. Tak, już się ruszyli. Tak, już się ruszyli. Idzie wiosna. Tak. Nie musicie jechać do Asyżu, żeby zobaczyć relikwie świętego Franciszka. Proszę bardzo. Zobaczcie, Grudziądz ma swój pomnik nieznanego żołnierza na rynku głównym. Pałac Opatek. Zobaczymy, co to jest ciekawego. Może wejdziemy. Niestety po poszukiwaniach niestety nie możemy wejść do Pałacu Opatek. Także trudno. No
zobaczcie, to są tablice z miast, gdzie funkcjonuje ulica Grudziądzka. Z miast europejskich, polskich. Zobaczymy, czy jest w Bydgoszczy. Nie ma. Kochani, już żegnamy się z Wami i z Grudziądzem. Mamy nadzieję, że Wam się podobało, mimo że trochę wiało. Zapraszamy Was oczywiście do Grudziądza, jest bardzo ładnie w środku tam. Tak, bardzo ładnie jest w Grudziądzu. Nawet wyszło słoneczko na sam koniec. No i poprosimy Was o subskrypcję i do następnego vloga. Pa! Pa!